Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dawno nie nagrywałem, a miałem ostatnio ochotę nagrać odcinek z On The Road i właśnie teraz to robię. Mam tutaj ciężarówę na autostradzie. Aha, światełka, dobra. Ojej, no tylko słuchajcie, tak dawno nie grałem, dobra. Muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć, bo nie pamiętam, którym to się robiło. Dobra. Okej. Wszystko wiem. Oczywiście kierownicę podłączyłem, żeby było tak bardziej realistycznie. Dobra, wciskam się do ruchu, ale... Aha, nie przepuścisz mnie, dobra. Bo zostawiłem tu ciężarówkę na padzie, bo ostatnio coś testowałem sobie. Na padzie i tak sobie testowałem, że uszkodziłem ciężarówkę. Oczywiście uszkodziłem towar, który wiozę, więc to... Oj. Dobra, zobaczmy. No dobra, poza limitem jestem teraz. 90. A ile mam? 78. 78 km do celu mam. No dobra, czyli zaraz wjeżdżam w miasto i będzie. I będzie kasiora za ładunek. A w ogóle. Nie, nie muszę tankować. Dobrze. No, przy tej prędkości żadna osobówka mnie nie będzie chyba wyprzedzać. Ten przede mną w ogóle się tak raz daje. Najpierw wyprzedza, potem co on tutaj wyprawia? Patrzcie. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. A teraz kierunkowskaz w prawo, a dobra. No i co, on będzie wyprzedzać? 64 km. Kurczę, niebieski mi zaczyna Opel wyprzedzać. Oj, przed zakrętem to nie jest dobry pomysł, żeby wyprzedzać ciężarówkę. Tam jest kolejny zakręt. Oho, nie, hamuj. Nie będę tego robić. Wolę sobie za nią pojechać, bo tutaj przy zakręcie po prostu ja często tak miałem, że gdzieś tam o bandę zahacza, a tutaj lekkie zahaczenie o bandę powoduje, że no... Oj. Chyba za blisko jadę. Zdecydowanie za blisko. Nie, w lusterku widzę, autobus się zbliża. Autobusy w On The Road są powalone strasznie. No. Dobra, przeżyłem jakoś. W zasadzie paliwo powinno mi spaść spalanie, ale tutaj widzę, że chyba pora na wyprzedzanie. No dawaj. Zakręt. Nie. O, był kontakt, ale nie ten. Nie dostałem uszkodzeń.
Aha, ja tutaj skręcam, dobra. Ten za mną też tu skręca. Oj, 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 to trzeba uważać, bo tu zawsze, zawsze, w ogóle w takim miejscu kiedyś autobus mnie rozjechał. Jesteśmy za autostradą. No niepotrzebnie tą ciężarówkę wyprzedzałem, tak prawdę mówiąc, bo ona... Ale no... Na prostej to jeszcze. Dobra, tu jest ograniczenie 60. Ale chwila, moment, bo czerwone, będzie mandacik. O, zielone, jedziemy. Stacja po lewej. I ręczny. Odpoczywamy teraz. No, zobaczymy. No to mam już niedaleko. A, 17 km. No to jest kawałek. Panie, to jak ściągany. Normalnie jak w prawdziwej ciężarówce. Dobra, to 50 jest. Parking pod taki, widzę, po prawej, dla osobówek, piętrowy. Pewnie jakieś centrum handlowe jest. Oje, no ale strasznie jasno w tym lusterku. Nie to, nie to chciałem. No, tamto normalniej bardziej. O, już, nie no, dalej, tak przejaskrawione trochę jest. Tak słońce pada najwyraźniej. Czekamy. Czekamy na światełko. No a takie życie truck drivera. 10 km do celu. To znaczy najpiękniejsze w życiu truck drivera jest wypłata, nie? Ale są osoby, które lubią jeździć. Ciężarówką super się jeździ, tylko że no to nie jest łatwa praca, nie? Dlatego tyle zarabiają. Dobra, ja tutaj mam 30, mogę przyspieszyć. No już starczy. Ale się zbuforowała ciężarówka. Tu mam prosto jechać. Oj, zielone. O, już nie. O, właśnie. To najgorsze jest, jak się dojeżdża i włączy się żółte, nie? No. Chyba już, come on. No, fajnie brzmi. Fajnie brzmi silniczek. No, jeżeli chodzi o paliwo, to całkiem dobrze jest. O!
Tak oczywiście się nie robi. Sprawdzimy ciężarówkami, nie rusza się w ten sposób. Bo to jest bardzo szybki sposób do rozwalenia ciężarówki, ale to jest gra, nie? No chyba, że nie wiem, gdzieś bardzo wysoki podjazd i stoimy tak i wtedy musimy dużo obroty dać, żeby nie, do tyłu nie polecieć, nie? O, dojeżdżam. Muszę tam zapartować, no to halo. Muszę tu obrócić. Aha. Się zastanawiałem, czemu nie chcę cofać. A tu trzeba dwa razy wcisnąć hamulę. Hamujemy. I dopiero teraz wsteczny, nie? Jeszcze raz trzeba wcisnąć. Jest to dość fajne rozwiązanie. Chyba lepiej nawet niż w SnowRunnerze, bo w SnowRunnerze wciśniemy hamulec, to się zatrzyma i od razu jedzie do tyłu. Tutaj, no jest to dość fajne. Ale czemu mi tutaj kierowcy nie pokazuje, no? Ja bym chciał kierowcę. No dawaj, 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 bo ty masz świetny skręt. Już mi mówi, że mam podejść do office. Gearbox, wipe, slides. Ojeny, jak tu się wysiadało? Jak ja dawno nie grałem. Czy ja muszę wyłączyć silnik najpierw, żeby wysiąść? Ojeny. Ojeny. Nie no, X-em się wysiadało. Ale trzeba najpierw silnik wyłączyć, dobra. Reset track? Aha, to jak się wywrócę, dobra. Gearbox. Reset track. Ale zaraz, kurna. Podejść do biu... Nie, no nie wyrobię zaraz. Zawsze B się wysiadało. Nie, X-em się wysiadało. Come on the road. Start vehicle jest tylko. O, dobra, jest. Ojeny, a się wysiadało, jeny. To nawet może być silnik włączony, o Jezu, ale tak to jest, jak się dawno nie gra. O, tak, okej. Open door. Ale zaparkowałem lipnie. Open door, no i co?
No i teraz. €10 000, pięknie. 10% damage. No dobra. Company YouTube. Owner Rizrox. Location Berlin. Vehicles. Trailer jeszcze chyba nie. Level 4. Aha, 16% mam odblokowane. Custom nie zajęć. Jeszcze chyba nie. A ile ja mam w ogóle kasy? Będzie gdzieś tutaj? O! Kompany wołowy, dobra. €51 000. Aha. Employees jeszcze nie mam. Dobra, no to przydałoby się tutaj w takim razie. W takim razie przydałoby się coś przewieźć. Na przykład tu, o. Co wy tutaj macie fajnego? 4000, ale tu! Ja to chcę. Yes? Next, a coś jeszcze jestem w stanie? Czekaj, czy ja dobrze tutaj? Dobra. Empty palet, puste palety. W ogóle tacho zobaczymy. Confirm mode. Insert card. Rest time. Rizrock during time. O, to jestem wyspany, spoko. Czekaj jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Jedziemy po puste palety. Oj, wyłączyłem, kierunkowskaz. No i to jest czerwone, a pomarańczowe świeci. O, teraz. Ale to fajnie skręca, no. Ciężarówki mają świetny skręt kołami, żeby dobrze manewrować. Oj, za szybko, limit to jest 50.
już kiedyś tutaj coś odbierałem. Tu będzie lipa trochę. W ogóle po krawężniku przejechałem, nie? Premium Logistics. Dobra, podejść do biura, no ale... Tutaj... Trzeba będzie... No właśnie, aha, tak podjechać. Dobra, to dam radę. Ja tu kiedyś już coś odbierałem. O nie, 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 wróć, wróć. Nie ten pedał, nie ten pedał. To jest niby biuro. Biorę. No. Za blisko chyba jestem. O tak. Za blisko byłem. Sześćset sześć kilometrów, u panie. No chłopie. Trochę go podstraszyli światłami. O, miał pierwszeństwo, nie? Ale... Możemy sobie odrobić. Pyk, 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 pyk. Policja stoi. Co nie, tu jest... jesteśmy w Niemczech, to jest policaj. Zagapiłem się. No i ruszamy. Fajnie, ten, fajnie brzmi silniczek tutaj w On The Road. Z zewnętrznej kamery nie, ale tu ze środka fajnie słychać. To mi się podoba. No i rura. Dobra, zaraz wyjeżdżam, widzę, z miasta. Autobus, uwaga, autobus, uwaga, autobus. Ojej, no ale jasno teraz z tej strony. Dawaj zielone, dawaj, jedziemy, wyjeżdżamy już na trasę.
600 kilosów do zrobienia. O! No trafiłem na czerwoną falę, no. No fajnie, to troszkę minimalnie tak było pod górkę i zaczął powoli się zsuwać, nie? O, widzicie? No, fajne, podoba mi się. To mi się podoba. Realistycznie. Worldwide Shipping. No ale gdzie to zielone? No czerwona fala mnie trafiła. Ewidentnie. O, jak tu nierówno. Żeby w Niemczech było nierówno? Dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy. Stacja benzynowa? Nie, nie potrzebuję. 600 km mam do zrobienia, to spokojnie dam radę. Ale fajnie, przy wyjeździe z miasta jest stacja benzynowa, nie? Ale tu naprawdę w tej grze można by było milion rzeczy. Można by było dodać to, że na przykład musimy się zatrzymać na to, bo jest tylko tacho na spanie. Ale mogłoby być, że musimy się zatrzymać na jedzenie, zjeść. Na stacji załatwić się na przykład, takie rzeczy, nie? Na przykład jak mamy postać swoją, to z trzeciej kamery mogłaby być pokazane, jak na przykład ciągle pierdzielamy hot dogi, to na przykład nasza postać tyje, jak w Red Dead Redemption, no to by można było takie fajne rzeczy jeszcze porobić. Można by minigierkę zrobić, że na przykład jak mamy przejedziemy 9 godzin i mamy czas do odpoczynku, że musimy odpoczywać, no to na przykład mamy w kabinie Xboxa i sobie w minigierkę jakąś na Xboxie zagramy, nie? No kurde, no, naprawdę. Masę rzeczy by można było tutaj dodać. Oj, 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 tych przejazdów to ja nie lubię. Bardzo nie lubię tutaj, bo ja to zawsze rozwalam. Rozwalam się. Autobus za mną, niedobrze. Jak ja nie lubię autobusów. Także to mam takie po tym, jak mnie jeden autobus staranował, nie? To tak mam teraz. Ale jak będę cisnął 90 na godzinę, to powinien mnie nie wyprzedzić. To w ogóle środkiem, nie? Nie no, aż środkiem tak nie było. No nie, ale ten autobus tam ostro daje. O, fura mnie będzie wyprzedzać. Citroenik. Citroenik. No pół godzinki powiem wam, że nagrywam on the road i na razie 10 000 euro wpadło.
prawda wątpię, żebym ten kontrakt zdążył zrobić w godzinkę, to znaczy w 30 minut, ale może, jakbym cały czas bez przygód, autobus już się wychylił, widziałem, już chciał mnie coś tam, ale nie, no ja tutaj jadę, ile fabryka dała. Patrzcie, znowu dał na lewy. Ale chłopie, ja nie jadę 80, ja tutaj jadę 10 więcej. No co ten autobusem tam robi? Od lewej do prawej się kręci. Wyprzedza mnie? Dobra, ja zwolnię. Niech mnie wyprzedzi. No i co, nie wyprzedzi mnie, bo samochód się wlecze. Dobra, jedź, jedź. No, kolejna stacja benzynowa, spoko. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Znowu zakręt idzie. Dobrze jest. Dobrze. Znowu niebieska Astra. Cały czas słuchajcie, niebieska Astra. Jak w poprzednich odcinkach, jak nagrywałem z On The Road, to cały czas czarna Astra jeździła. To teraz cały czas renderuje się niebieska. Znaczy renderuje, no... Tak jakoś jest, że cały czas niebieska. I srebrny Citroen. Dobrze idzie, 512 km. Dobra, będzie tutaj kawałek prostej. O, zjeżdża, ale fajnie. Siema, patrzcie jaki korek się teraz. Cztery pojazdy zjechały, o, tak można jechać. No ale teraz szeroka autostrada będzie 4 pasy, 5 nawet. Autobus. Zaczęło padać. Zaraz jak będzie kawałek prostej, to włączam wycieraczki. Kałuża, jedna, druga. Dobra. Gearbo... Wipers. Dobra. A właśnie, jak jestem w menu, można skręcać? Można skręcać, to gitara, dobra. Myślałem, że nie można skręcać, ale... W takim razie wipers. O, gitara. Ale to ja chyba jeszcze sobie światła włączę. Dobra. O, idealnie.
Tego mi brakuje w SnowRunner, właśnie. Że zaczyna padać deszcz, mamy krople na przedniej szybie, albo nawet nie, jedziemy gdzieś przez błoto i mamy szybę od błota czaśniętą. I z zewnątrz szyba jest uwalona od błota. Ale od wewnątrz tego nie widać, a gdyby od wewnątrz to było widać, to by można było włączyć wycieraczki i sobie wytrzeć, nie? No, tego w SnowRunner, to w SnowRunner powinni dodać, to by był fajny feature. I to nie tak, że jakiś wielki update czy coś, tylko normalnie, wchodzi faza 11, jak pada deszcz, możemy włączyć wycieraczki w tym menu, gdzie tam tankujemy i tak dalej, nie? Tego mi brakuje, to by było super. 466 km do celu. O, wreszcie czarna Astra jest. No tu cały czas... Nie, czarna Astra, nie, jednak niebieska. Jednak niebieska, cały odcinek niebieska Astra. Jednak niebieska. Ale takie kałuże się tu duże porobiły? Oj, uwaga, bo tutaj ten niebezpieczny, co właśnie przejeżdżał, to jest kurier. O, coś tu się dzieje. Chyba w kogoś wjechałem. Nie, nic tam, ale miałem wrażenie, że w kogoś stuknąłem. No to dobra trasa. Ale czy ja nie mam za mocnych świateł? Nie, no nie mam za mocnych świateł. Ale i na światłach nie jedzie, tylko ja jadę na światłach. Tu mam dwa pasy do wyprzedzania, to sobie środkiem pojadę. W zasadzie lekkie stuknięcie w ciężarówkę, takie otarcie się, to tutaj jeszcze nie robi takiej ciężkiej akcji jak walnięcie w barierkę. W barierkę od razu towar się uszkadza, który wieziemy, i wtedy mniej kasy dostajemy. Ale tam z przodu w ogóle ta droga wygląda jak niebieska. Jak niebieski śnieg SnowRunner. Niebieski śnieg. Blue snow. No, ja się nie chcę z tobą zdarzyć. No, tak środkiem. No i dobra. Będzie teraz bardziej wąsko. ...426 km. Oj, co tu się dzieje? Czyżby to był wypadek? Czy NPC się po prostu zblokowali? Ja! Patrzcie na to, nie? Gdzie to był ten... A, kontroler mi się wyłączył. Patrzcie na to, autobus, zmieniali pas i się stuknęli i nie chcą jechać dalej, nie? I się NPC zblokowali. Uuu, god damn!
Dobra, Ridrox jedzie dalej. Ale koreczek się zrobił. YouTube Company. My dowodzimy. My dowodzimy palety do celu. Dobra, mocny zakręt, ślisko to noga z gazu. Dobra, 200 km przyjechałem, w ile czasu? W 12 minut? Ojeny. Czyli tak z ponad 200 mi zostanie do końca. No ja mówiłem, że nie zrobię tego kontraktu w czasie tego odcinka. A tam jest w ogóle taki kontrakt dzielony, chyba że palety trzeba gdzieś tam dowieźć i stamtąd zabrać ładunek i gdzieś tam jeszcze zawieźć. Jest stacja. Ale ja mam jeszcze sporo. O, autobus już włączył światła, to ja też włączę. I autobus mnie wyprzedza. Wyprzedza mi autobus. Dobra. O, jak sobie teraz zmienił, pa teraz wolni. Nie? O. Wreszcie czarna Astra, nie, niebieska. Niebieska Astra, oczywiście, niebieska. W tym odcinku same niebieskie Astry. O, patrzcie, patrzcie, jak przehamował. Nie, trzeba uważać tutaj. Na prawo, te autobusy tu jeżdżą jak... Niebieska Astra, oczywiście. I wreszcie moja czarna Astra, yeah! No po co mnie wyprzedzałeś, jak teraz ciągle mi hamujesz? No jeszcze kurier mnie wyprzedza. Czemu ty żeś tutaj tak wyhamował? Coś tu się dzieje? Wyhamował, a teraz przyspiesza. Dobra, teraz zmienia sobie pas na lewy. Okej. Dobra, hamuj. O, dobrze. Dobre to było. Hamuj autobus, hamuj. Nie skręcaj we mnie tylko. Nie no.
Nie no, niech jedzie, bo... Oho. Ma 65 teraz jadę, no ja tu czas tracę, panowie, rura. Teraz na prawo, dobra, niech zjedzie z tej autostrady ten autobus, bo po prostu... Aha, a on pewnie zjechał na prawo, bo będzie jechać tam... Nie! 1% DMT walnąłem w samochód, bo się rozkojarzyłem. Dobra, to już parę stówek euro będzie mniej za transport. Się rozgadałem na autobusie, a przydzwoniłem w jakieś auto. Ale w ogóle ja tak świecę światłami, w ogóle NPC nie reagują. Jak trąbię na gościa, też nie reaguje. Oj, tu pod górkę jest 68, maksymalnie mogę jechać. Patrzcie tego tu, poświecę mu. Nic, zero reakcji, nie? Mhm. Ten też zero reakcji. I niebieska Astra. Aha. Dobra, autobus jeżdża, okej. Okay. 300 kilometrów. 49 minut nagrywam już ten odcinek, jest 300 km zrobione. Ale dobra, ja tam zacząłem nagrywać od 20, tą trasę robić chyba od 20 minuty. Czyli w 20 minut 300 km na to wychodzi. Ale w ogóle, zobaczcie, deszcz pada, a kropli w ogóle nie mam na tym, na szybie. Zaraz zobaczymy, jak wycieraczki wyłączę. Zobaczcie, wyłączyłem wycieraczki. O, chwila. Parę kropel się pojawiło. O, dobra, zaczynam się pojawiać. Okej. Okay. Ale tak, jakby ktoś nie umiał włączyć wycieraczek w on the road, to nie ma dramatu, nie? Może pod takim kątem pada deszcz, że po prostu nie przeszkadza w niczym. Mrugam, 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 nie zmieniaj pasa.
1,95, rekord. Aj. Dobra, środkiem pojadę. Żeby mieć zapas. No, tu policja nie jeździ na autostradzie. Więc można. To w ogóle dziwna sytuacja z tymi osobówkami jest. Stuknąłem w co? W ciężarówkę stuknąłem. Na szczęście lekko. ...260 km. No, mówiłem mi, że tak 200 mi zostanie. Ale dziwnie te osobówki jeżdżą. Strasznie dziwnie. Teraz będzie przyspieszać, a przed chwilą hamował. Specjalnie, bada moją czujność. A co tu się z dźwiękiem stało? Tak jakbym w tunelu jechał, a tunelu nie ma. Że niby sucha droga. Że niby inny asfalt i tak. Chyba, że ciężarówka mi się psuje. Ale wskaźnik oleju, temperatura w normie. No 3%! No co za matą! No jak tak można na autostradzie jechać, żeby z 90 zatrzymać się całkowicie do stopa, żeby skręcić w prawo, no 3%, już 4% ładunku mam rozwalonego, no normalnie. No jak tak można? Przecież na autostradzie nie wolno się zatrzymywać. Przecież nie wolno się zatrzymać i to jeszcze na środkowym pasie się zatrzymać całkowicie, żeby zmienić sobie pas. No halo! Przecież na autostradzie jest zakaz zatrzymywania się. Jedynie gdzie można to albo na... Nie wiem, jak ktoś zepsuje auto, to zjeżdżasz całkowicie do prawej tam poza pobocze, nie? Znaczy poza pobocze, na ten pas serwisowy taki i stoisz na... źle pojechałem. I stoisz na awaryjnych. No, źle pojechałem. Ciekawe, czy mi zaraz trasę przeliczy. O jeny. Z 300, z 200 ilość zrobi mi się zaraz pewnie... Ej. Dobra. I... 340! 340! No nie! O, ci też sobie stoją, nie? Patrzcie, na autostradzie... Na autostradzie sobie stoją, nie? Bo ten jechał, ten sobie skręcał, nie? Dobra, nie ma co, ja sobie tutaj zaparkuję w takim razie. Ale tylko dlatego, że to już jest koniec tego odcinka, moi drodzy. I słuchajcie, jak wam się podobał odcinek, to dajcie tam mi znaka, łapkę w górę. A jak ktoś pierwszy raz trafił on the road na moim kanale, to możecie zostawić suba. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Z tej strony Rizrox. Siema, yo!